Chciałbym pozamiatać wszystkie problemy jednym machnięciem ręki, ale wiem, że się nie da i trzeba się męczyć codziennie tutaj dawać radę. Chciałbym odpuścić, rozłożyć ręce, rzucić wszystko, puścić z dymem, ale nie jestem sam w swoim życiu i jest kilka osób, które dają mi siłę. Będę szedł do przodu i nie zważał na to, co mówicie. Będę walczył o swoje, bo wiem, że mogę znaleźć się na szczycie. Znam swoją wartość, kilku najbliższych przyjaciół mi tu przypomina, że najważniejsza w życiu każdego faceta jest przecież rodzina. Czasem pójdę w melanż, czasem myślę, że przeginam, ale następnego dnia moje osoby 100% dostaje moja rodzina. Potrafię rozgraniczyć czas, by nie zawieść nikogo przecież, bo najbardziej jara mnie ludzki uśmiech, więc się cieszę, jak się śmiejecie. Usiądź, spocznij, chodzą tryby 2-4H. Niepowiedziane ile zostało czasu, zanim zasypie mnie piach. Będę żył dla was, bo nie chcę, byście czuli się sami. Zanim wybiją dzwony śmierci, oczy najbliższych okryją się łzami. Zanim wszystko, co do tej pory miało dla ciebie jakąś wartość, zostanie rzucone w ciemny kąt i pokryje się grubą kurzu warstwą. Wszystko, co do tej pory chciałeś mieć, już nie ma znaczenia, a po pięknych chwilach z bliskimi zostaną tylko wspomnienia. Nie ma hajsu, nie ma kolegów, nie ma imprez, jest tylko nic i smutne oczy, które z nadzieją błagają ciebie, byś dla nich żył. Jedna chwila, jeden moment, daj mi trochę swojego czasu. Nie uciekaj, zostań proszę gdzieś w oddali. Słyszysz, tato? Słyszysz to echo? Czasami się zastanawiam, jaką ciebie zraniłam cechą. Zaufać oddechom, znaki życia człowieka, i mieć cię przy sobie, gdy chce mi się płakać. Nie mam już siły dłużej uciekać, niby tak blisko, lecz bardzo daleko. Czekam na chwilę, aż wreszcie usłyszę coś bardzo fajnego. Czekam latami, jestem cierpliwa, bo wiem, że jest moment, który jest warty. Taki mam charakter uparty, bo nie ma takiej sprawy, na którą jest za późno, nie. No nie, chciałabym, żebyś wiedział, że gdziekolwiek byś nie był, ja tu czekam z kwiatami. Wiem, że jest miłość między nami. Nie ma takiej sprawy, na którą jest za późno, nie.